Cześć, witam. Wpadliście pewnie, żeby zobaczyć mnie trochę od innej strony, a tymczasem widzicie nożyczki i mnie, jak rozcinam różne rzeczy dziwne na kawałki. Yy, I dzisiaj jeszcze do tego dochodzi nóż całkiem, całkiem sporych rozmiarów. I na to wszystko, na dokładkę pojawia się pończocha. Tak, wiem! <laughs> pewnie pomyśleliście teraz, że albo jestem bandytą, który chce okraść bank, albo mordercą, albo jestem nienormalna. Z tego wszystkiego to chyba tylko ostatni się zgadza. A tak naprawdę to chciałam wam pokazać, jak łatwo można w domu za bardzo nieduże pieniążki zrobić pop filtr, czy tam pop-filter. Pop-filter mi się bardziej podoba, ale nie brzmi zbytnio po polsku. Bierzemy teraz opakowanie jakieś, tu jest akurat mój pojemnik, po nie wiem co tu, jakieś sałatki w nim nosiłam sobie do szkoły czy coś i już go długo nie używam, także nożem nacięłam z boku troszeczkę go i teraz obetnę cały ten dół, tak żeby została mi ta plastikowa obręcz. Do tego celu jest potrzebny plastik dosyć gruby, taki żeby on się nie wyginał specjalnie po naciągnięciu tej pończochy. Jeżeli chcecie, to możecie sobie kupić na przykład gdzieś w takim sklepie z artykułami do szycia, do haftowania tamborek i na nim to rozciągnąć, ale mi było szkoda pieniążków na coś takiego. No i teraz wyrównuję brzegi, żeby przypadkiem ten plastik ostry mi nie robił dziurek w pończosze. Czy tam w kolanówce, bo to chyba jest pod podkolanówka. I wyrównam sobie tutaj to elegancko, żeby też to miało jakąś w miarę trwałość. I jak już to wszystko tutaj ładnie o, o, o skrobie, <grystanie> to wezmę po prostu tutaj starą, jakąś nieużywaną podkolanówkę i naciągnę ją na to kółeczko. Oczywiście ona nie jest brudna, żeby ktoś nie pomyślał, że po naciągałam sobie na to i będę przy twarzy trzymać podkolanówkę niezbyt świeżą. <grystanie> W każdym razie, tak jak widzicie, udało mi się tutaj zrobić filtr, który będzie właśnie zatrzymywał powietrze przed mikrofonem i yy, za chwilę wam pokażę taki test, może mały, jaka jest różnica dzięki temu małemu urządzeniu. Yy, ja ostatnio gdzieś szukałam w internecie. To taki filtr kosztuje około 6 dych. Dla mnie to trochę strata kasy, w związku z czym pomyślałam, że mogę zrobić sobie własny, zważywszy, że nie jest to jakieś specjalnie wymagające. Jak widzicie, każdy może to zrobić. Teraz po prostu te dwa końce pończochy z obu stron zawiążę na supełek, tak żeby to się ładnie trzymało. No i filtr jest praktycznie gotowy. Wystarczy teraz wziąć nożyczki, obciąć te ranty, żeby no to jakiegoś nabrało ludzkiego kształtu. Ja sobie do tego zafundowałam taki, ym, taki uchwyt, który kiedyś był stojakiem na karteczki, na jakieś notatki na biurku. No i gotowe przyczepiłam, zaraz zobaczycie na zdjęciach. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Yy, na razie. Próba bez filtra. Potem przyszli poszukać poważnych dowodów. Próba z filtrem. Potem przyszli poszukać poważnych dowodów.